Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Ochrona Mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób imienia wymaga uzyskania koncesji określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Koncesja to pierwszy najistotniejszy dokument, na którym opiera się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia. Obowiązek jego posiadania wynika z ustawy o ochronie osób imienia. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia wydaje minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Koncesja wydawana jest na podstawie wniosku składanego przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. Przedsiębiorca innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji. Ze wzorem wniosku oraz szczegółowym informatorem dotyczącym trybu wydawania koncesji na usługi w zakresie ochrony osób imienia w formie zarówno ochrony fizycznej, jak i zabezpieczenia technicznego możesz się zapoznać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Konieczność posiadania koncesji przez przedsiębiorcę, który pragnie świadczyć usługi w zakresie ochrony osób imienia, wynika z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób imienia. Ustawa ta również określa, że każda koncesja powinna zawierać takie elementy jak: nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania, numer firmy w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia. Określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług, skazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej, określenie czasu jej ważności, określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i imienia oraz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Konieczność posiadania koncesji dotyczy również wewnętrznych służb ochrony, jeżeli świadczą usługi firmy, które uzyskały koncesję, często uwiarygodniają swój profesjonalizm poprzez upublicznienie tej informacji na stronach internetowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej. dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.